więc teraz możecie mówić prawdę i samą prawdę i tylko prawdę. Albo kłamstwa, kłamstwa i tylko kłamstwa. Leszku, ty? Nie, nie. Się nagadały. Dobry wstęp, nie? Okej. Okay. Jeszcze dwie minutki. Za chwilę zacznie się muzyczka, więc nie będzie, wiecie, tak... Dobrze słychać. Tylko tak. Temat jakiś taki niewdzięczny. No co ja mogę, no. Wakacyjny, jak to określił Michał. Taki luźny. To o tym można rozmawiać ciągle, bez przerwy. I tak, wędkę zarzuciłem i już miałem. O, już się trochę odpaliło. O, proszę. Cześć, Greg. Cześć, Michał. Mamy to. Fotograficzny mastermind, a z tej strony Michał Mrozek, pokochaj fotografię. Cześć. 75. Dobrze, że ktoś to liczy. Dzisiaj, jak to powiedział Damian, nudny temat, fotografowie uliczni, a to zaraz się okaże. No właśnie. Niewdzięczny. To jest taki temat wakacyjny, można o tym rozmawiać i rozmawiać. No dobrze, kto dzisiaj z nami jest? Od razu się tutaj do was przeniosę. Cześć. 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 Ale dobrze wyglądacie, bardzo mi się to podoba. Jest z nami nowinka, Damiana jeszcze z nami nie było, Damian Chrobak, bardzo nam miło. Dziękuję, że mnie wziąłeś w końcu. Wiesz co, czasami nas zaczepiałeś w komentarzach i pomyślałem sobie, że nie może cię zabraknąć, jak rozmawiamy o fotografii publicznej, no przecież siedzisz tam 20 lat. Wiedziałem, że coś takiego istnieje, to tak, to kilka razy się udzieliłem. No ale napisałeś coś takiego, chciałeś nas zdenerwować, pamiętam. Napisałeś, że nudne to jak flaki z oleju, o czym wy tu Ja generalnie jestem uszczypliwy, ale o dużym sercu. Nie, żartuję, cię teraz podpuściłem. Napisałeś coś bardzo miłego, pamiętam, i serduszko dałeś. Ojejku, no to chyba to nie ja. Ale dobra, słuchaj, jest taka tradycja tutaj, że jak tutaj ktoś do nas dobija, to ma chwilę dla siebie. Jakbyś mógł powiedzieć osobom, które cię nie znają, które cię pierwszy raz widzą, a wiesz jak to jest, zawsze tak jest, że jakaś jedna się zdarzy, niezależnie jak myślisz, że jesteś znany, więc mów do tej jednej osoby, powiedz coś o sobie, powiedz czym się zajmujesz, co ta fotografia,
dla ciebie znaczy. Proszę bardzo. Dobra, to cześć. Czekaj, zrobię ci takie... O. Fajnie, że was wszystkich tutaj mogę spotkać. Czyli tak, od wstępu. Damian Chrobak ze Strzębia-Zdroju. W 2001 wyjechałem do Anglii. Tam zacząłem bawić się fotografię, studiować fotografię. Najpierw była przygoda w Akademii Fotografii, jeden rok w Warszawie. Właśnie potem później był Londyn. I tam odkryłem coś takiego jak fotografia uliczna, street photography. I to już będzie w sumie 18 lat siedzenia w temacie. Z tym, że od 4 lat chyba uciekłem z pola widzenia. Troszeczkę się wycofałem ze środowiska fotograficznego i sobie fotografuję. Fotografuję, wystawiam, publikuję. Obecnie od w sumie po 20 latach wyprowadziłem się z Anglii na Litwę i teraz mieszkam w Kaunas, czyli po polsku w Kownie. Pięknie. Co tu więcej dodawać? Słuchajcie, Kasia, Lechu, w ogóle dawno was nie widziałem. Leszek, to masz w ogóle taką siwą brodę, że jestem przerażony. Jak ja mam to zrobić, żeby mieć tak piękną brodę jak twoja? Poczekaj trochę, może się tego dorobisz. Nie, no ale dobrze wyglądasz. Dobrze wyglądasz. Farbuję. Nie farbuję. Dzisiaj z kosiarką pracowałem, trochę mnie opaliło, może dlatego. Słuchajcie, pogadamy dzisiaj o fotografii ulicznej, a tak naprawdę ten temat jest trochę bardziej rozbudowany, jest bardziej rozwinięty. Porozmawiamy o fotografach ulicznych, o tych bardzo znanych. Nie o wszystkich pewnie, no bo ile można gadać o Gildenie, Aleksie Webbie, Majrowiczu, ile można rozmawiać o tych największych, tak? Jasne, że pewnie coś, może coś. Natomiast ja bym chciał, takie mam marzenie, tak sobie to wymyśliłem, że fajnie by było porozmawiać też o tych takich mniej znanych. Wszystkich, których wymieniłeś, poznałem osobiście. Mam powiedzieć, że ja też? Wiesz, bo to nie jest, jakby tutaj, czy jakby, to, ja bym ich zostawił na chwilę. Z tego co wiem, to Kasia, nawet byłaś na warsztatach u Aleksa, nie? Tak. Jak było? Dziwnie. Mów prawdę. Dziwnie. Ale nie mów prawdę. Leszku, ty też byłeś u niego na warsztatach? Bo to ja nie jestem pewny, czy nie. Nie, ja nie byłem wtedy na tych warsztatach, bo też się na nie nie starałem, nie wiem, chyba przegapiłem. Natomiast ja byłem na, bo to było w ramach chyba festiwalu w Łodzi, tak, Kasiu, tak, kiedyś, tak? W Łodzi. Właśnie. Tak. I byłem na zakończeniu, czyli na prezentacji materiału sfotografowanego przez uczestników tych warsztatów. Pamiętam materiał Kasi chyba trochę też. Ty fotografowałaś gdzieś w centrum miasta. To była masakra, także no nie wspominaj. Ja trafiłam na najgorszy temat. Ja trafiłam na najgorszy temat, bo musiałam sfotografować dworzec. Już nie pamiętam, czy Kaliską, czy którą tam Łódź. I pamiętam, że koszmarnie w ogóle nie czułam się w temacie. Dla mnie to było trochę za mało czasu. Ja potrzebuję, to zresztą Michał na pewno potwierdzi, po zdjęciach, jakie robiliśmy razem w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ja potrzebuję wejścia w temat i pamiętam, że zanim jeszcze weszłam, to już musiałam wyjść i to było dla mnie takie trochę zaskakujące. No tak, takich 10 dni potrzebujesz przynajmniej, żeby się rozkręcić, to prawda. Nie, no przynajmniej z 5, no. Przynajmniej z 5. Mieliśmy nie gadać o tych największych, no ale dobra. W jakich okolicznościach, Damian, poznałeś na przykład Aleksa Webba? Kumplujecie się, chodzicie razem na zdjęcia? Jak to wygląda? Nie, z tym akurat się nie kumpluję, bo najmniej jego zdjęcia lubię z tych wszystkich największych. To inaczej, to powiedz właśnie z tych największych, z tych takich, wiecie, największych nazwisk. Kogo najbardziej lubicie? Zróbmy to, miejmy to za sobą. Proszę.
Damian. Co, nie chcę być przyziemny i taki monotonny, ale mnie strasznie osobą zafascynował swoim byciem Meirowicz. Aha. Meirowicz ze względu na to, w jaki sposób mówi o fotografii, w jaki sposób się porusza na ulicy wśród ludzi, jakie ciepło od niego bije, jest przysympatycznym człowiekiem. Z kolei na przykład taki Saul Leiter na przykład nienawidził Meirowicza. Mówił, że jest ostentacyjny i w ogóle nudny, jak flaki z olejowi. Wiesz, a tak samo, no to jest on taki, którego najbardziej polubiłem. Kocham, Czekaj chwileczkę, ja sobie tak przypomniałem, że mogę tutaj wpuścić przecież na ekran żebyśmy też podglądali, bo zatrzymajmy się na chwilę na Meirowiczu, bo to jest bardzo ciekawy człowiek, bardzo dużo dla fotografii moim zdaniem zrobił edukacyjnie, tak. Zresztą ostatnio chyba nawet nagrał jakiś kurs, który można zakupić online, bardzo modne ostatnio kursy. Ja go nie widziałem, natomiast myślę, że jak on się za to zabrał, to myślę, że to będzie, że jakby ktoś myśli poważnie, to powinien ten kurs nabyć. Ja, jeżeli mogę, to mi się wydaje, że on właśnie, on wskrzesił streeta, jeśli chodzi o tą fotografię, bo wiesz, fotografia uliczna miała swoje takie wielkie boom lata 60., 70., a on w latach 80. tak jakby wskrzesił streeta. Mówi o tym, że jest streetowcem, może teraz już nie, bo się wyprowadził do Włoch i tam sobie teraz pejzaże strzela. A mówimy o tych właśnie, zapytałeś się o tych naszych, których lubimy. Jako człowieka, jako osobę, osobowość uwielbiam, jego nie poznałem, bo się nie dało poznać, Saula Leitera. Za to, jakim był człowiekiem, jakim był skromnym człowiekiem, za to, że robił przepiękne fotografie, znając wszystkich fotografów, których wiesz, topowych, nie udzielał się z nimi, stronił od nich, był takim trochę samotnikiem. I to, co mi się najbardziej w fotografii na chwilę obecną podoba w nim i tak generalnie, to, że właśnie chyba stąd się zdecydowałem, że uciekłem trochę od mediów, od ludzi, zakopałem się sam w sobie i sobie robię swoje obrazki, kolekcjonuję. No. A nazwisk to mógłbym wymieniać, wiesz, dużo. No jasne, że tak. No, to w ogóle zauważcie, że to wymienianie nazwisk, listy nazwisk, to jest bardzo częsty sposób uczenia ludzi fotografii, że zarzucimy ich top 100 fotografów, kupujcie ich książki, studiujcie ich. To nie, ja myślę, że dla mnie dużo ciekawsze jest zapytać was o właśnie o takie jedno z ważniejszych nazwisk, które dla was jest, tak jak dla ciebie Joe, i jestem ciekaw, jak to wygląda u ciebie, Leszku, jak u ciebie, Kasiu. Czyli kto pierwszy? Dawaj, Lechu. Dawaj, Lechu. Jak będzie jakiś japoński fotograf, to idę na kawę po prostu. Zrób to. Kuźwa. Będzie japoński fotograf. Ale może ja taki malutki wstępik. Możesz iść na kawę. Wstępik malutki, ale to nie będzie Araki. Okay. Chociaż on robił też zdjęcia we wczesnej oczywiście fazie swojego życia, również ocierające się o street, o zdjęcia miejskie, o ulice. Ale nie o nim. Daido Moriyama, według mnie, absolutnie. To jest gość, który po prostu z tych jego zdjęć, akurat z tu ulicy nie widać, co pokazujesz, no ale okej, okay, to powiedzmy trzeba wejść za zamknięte drzwi, żeby coś takiego, to jest słynny pies jego oczywiście, no więc daj to dla mnie, dla Daido Moriyama to jest dla mnie kwintesencja japońskiej ulicy, czyli taka, to są zdjęcia niedopowiedziane, zmysłowe niewątpliwie, no po prostu się chłonie. No. Bruce Gilden kiedyś powiedział, że jeżeli z twoich zdjęć nie czuć ulicy, to znaczy, że nie są to zdjęcia uliczne, a z zdjęć Moriyamy po prostu tą ulicę czuć.
Okej, okay, można i tak. No nie chcę się rozwodzić, bo przecież każdy znamy. Powiedzieliśmy sobie, że będziemy mówić o tych mniej znanych. Więc... Tak, jakby rzucacie nazwiskami na razie, o których mam nadzieję, osoby, które nas słuchają, interesują się tematem, chociaż raz słyszały, a niektórzy po prostu uważają ich za swoich guru albo wiecie, jakieś drogowskazy. To jest piękne, bo to bardzo wiele można się nauczyć od tych najlepszych wzorców. O tych wzorcach powinniśmy też pogadać, bo to jest ciekawe. Kasiu, twoje takie nazwisko, idziemy do Chin, czy w Ameryce będziemy, może UK? Nie, więc ja nie mam jakiegoś takiego swojego chyba ulubionego, znaczy no, byłam u Weba, bo w sumie te jego zdjęcia mi się bardzo podobają i żeby było śmieszniej, to co pokazali nam na warsztatach było jeszcze fajniejsze niż to, co on pokazuje w albumach, czyli to, co jest skierowane do oglądających i do właśnie jakichś takich, nie wiem, zakochanych w jego zdjęciach, a na warsztatach pokazał nam zdjęcia inne, bo kompletnie, ja w ogóle byłam zaskoczona, że to są jego zdjęcia, jak zobaczyłam zdjęcia z Nowego Jorku, gdzie po prostu te wszystkie jego kolorki, o których też się dużo mówi, tego tam nie było w ogóle, tam był po prostu czerwień, tam była żółć, to ma taka prawdziwa, taki street właśnie, aż kipiało po prostu od energii, to ja byłam zauroczona. Akurat dostałam się do takiej grupy, bo myśmy musieli układać materiały jego. Dostaliśmy każdy tam, nie wiem, takie grupki po 3-4 osoby, dostaliśmy materiały, nie wiem, po 10-20 zdjęć i musieliśmy z tego utworzyć historię i mi się trafił ten materiał. Ja mówię, kurde, ja tego nigdy nie widziałam, co to jest, jakie to jest super, jakie inne. No oczywiście ja uwielbiam to jego układanie na tych z tych obrazkach, w tych linijeczkach, prawda, tu główka, tam główka, no super, tak, on jest dla mnie na pewno pewnego rodzaju inspiracją i ja nawet fotografując śluby staram się robić to, co on robił na ulicach, że też sobie staram ludzi wkładać po prostu w jakieś takie i uzupełniać dziury na zdjęciach, natomiast no taką prawdziwy street zobaczyłam na tych warsztatach i to było niesamowite. Natomiast ja to, co mnie zauroczyło najbardziej chyba ze zdjęć, jakie zobaczyłam ulicznych, to też pewnie nie będę jakoś specjalnie nie wiem, oryginalna, to jest Vivien Maier, tak. Ja po prostu zobaczyłam jej zdjęcia i natychmiast chciałam złapać aparat i polecieć na ulicę i fotografować takie proste kadry właśnie, jakieś, kurczę, nie wiem, pani z pieskiem, pani z torebką idąca ulicą i takich właśnie, no coś dla mnie kwintesencja właśnie streetu, a nie takiego szukania, nie wiem, no tak, ja sobie to porównuję troszkę ze sportem, jak obejrzymy, jak wyglądał sport i na przykład, nie wiem, igrzyska, załóżmy, nie wiem, 20 lat temu i jak teraz sportowcy wyglądają, co robią, jak ćwiczą, jak się pokazują, to jest taka przepaść i dla mnie to samo jest w tej chwili. Streetowa fotografia XXI wieku, a tego, co na przykład właśnie widziałam u Maier, to jest dla mnie przepaść i po prostu, no, mi się podoba tamto, nic nie poradzę, tutaj jest dla mnie tak nowocześnie bardzo i czasami tak nieprawdziwie, nie wiem, być może dlatego, że tam był analog, a tutaj jest cyfra i teraz dużo, nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć. Okej, normalnie jakbyśmy siedzieli w kawiarni, to reakcja Damiana byłaby bardziej widoczna, nie? Zaczął się śmiać i coś tam zaczął pod stołem przykładać. Ja mówię o kilku fajnych rzeczach i wiesz, ja mam swoją, wiesz, też teorię na tą wyrobioną. I... No właśnie, o Vivien Maier jest bardzo dużo ciekawych teorii. Niektórzy bardzo różnie do tego podchodzą. Nie? Jakby to... Ale tu już nie chodzi o Vivien Maier, tylko generalnie o tą fotografię starszą. Po pierwsze, ja uważam, to jest moje zdanie, że fotografia cyfrowa totalnie nas skrzywdziła. Wiesz, nieraz prowadziłem warsztaty, zajęcia w SPAF-ie i to, jak ludzie w dzisiejszych czasach podchodzą do fotografii, mnie po prostu przeraziła. Troszeczkę
wiadomo, że jak się ma aparat cyfrowy, analogowy, analogowym będziemy zdecydowanie robić mniej zdjęć jak cyfrowym i tego się nie da uniknąć. Przy analogu człowiek bardziej się skupiał, wytężał umysł, co sfotografować. Cyfra nas totalnie rozleniwia i wiem, że mogą być ludzie, którzy się z tym nie zgodzą. Ja ciągle idę tą drogą i zawsze powtarzam, że każdy, kto nazywa siebie fotografem, chce być fotografem, powinien zacząć fotografować od analogu. Bo mnóstwo razy się zdarzyło na zajęciach u mnie, że na przykład zakleisz monitorek w cyfrze i ludzie się gubią, nie wiedzą, co to jest czas, nie wiedzą, co to jest przesłona. Tylko taki szybki, ale do czego zmierzam? Z Vivian Maier było tak, że ona była świetną fotografką, wiedziała dokładnie, co robi, wykorzystywała dzieci jako takiej trochę jakby zapory przed łatwym fotografowaniem na ulicy. Jak się pojawił film, to tam jak ją odnaleźli, Majlow jak ją znalazł na targu staroci, że co to za babka, kto to jest w ogóle, a moim zdaniem z tego, co obejrzałem film, ta pani doskonale wiedziała, co robi, znała swoją wartość, z premedytacją używała dzieci, których była nianią, bo zawsze jak jechała na ulicę, brała ze sobą dzieci. I to było dla niej dużo łatwiej jest, jak niby wiesz, masz przed sobą dzieci i udajesz, że fotografujesz ich, a tak naprawdę fotografujesz to, co jest dookoła ciebie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mi na przykład przypomina trochę z ulicy Diany Arbus, jej praca. W ogóle dlaczego mnie fascynuje fotografia uliczna, właśnie ta starsza, a nie co teraz się dzieje, bo tak jak powiedziałem, po pierwsze cyfra, po drugie troszeczkę jesteśmy rozleniwieni tą łatwością przekazu i robieniem zdjęć. Kurde, zgubiłem myśl, to znaczy, że się denerwuję, to dobrze. Słuchaj, jest proste rozwiązanie. Mów o tym, na czym się znasz, to nie będziesz się w ogóle denerwował. Wracając, ja zamknę troszeczkę temat, bo ty powiedziałeś bardzo coś ciekawego, że fotografia cyfrowa nas skrzywdziła. Ja to słyszałem wiele razy od różnych fotografów. Ja uważam, że to jest bardzo dobry temat w ogóle na całe spotkanie. Powinniśmy tutaj o tym sobie pogadać. Natomiast powiem ci dlaczego, bo ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że to jest wymówka. To jest łatwizna, to jest wymówka, to jest rodzaj wytrychu, to się bardzo dobrze przyjmuje, to się dobrze słucha. Natomiast ja uważam, że technologia, to, że się zmienia, technologia to jest oczywistość. To, że za chwilę też się zmieni, też jest oczywiste. Trzeba się przygotować, jeżeli chcesz fotografować, jeżeli chcesz dalej to uprawiać, chcesz się tym zajmować, to trzeba się adoptować. I takie cały czas nostalgiczne spoglądanie do tyłu, kiedyś było lepiej, kiedyś było inaczej, trudno się nie zgodzić z tym. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo, wiesz, dla młodych ludzi wciskać im teraz informacje, znaczy jakby kazać im w tej chwili zaczynać od analogu, to jest ustycznianie ich troszeczkę. Analog jest świetnym uzupełnieniem, jest fantastyczną podróżą, jest czymś w moim odczuciu, co bardzo dużo daje, ale nie jest w żadnym wypadku, nie jest jedyną drogą taką do tego, żeby się nauczyć warsztatu, wręcz przeciwnie. Uważam, że fotografia cyfrowa jest świetnym narzędziem do tego, żeby bardzo szybko, tak jak Vivian Maier. Jak jesteś świadomym fotografem, to jest. Tak, najbardziej. Leszku, Kasiu, co o tym myślicie? Tak na szybko, jakie macie myśli, jak słyszycie o... Czy wy się zgadzacie z tym, że fotografia cyfrowa nas skrzywdziła, czy macie jakieś inne zdanie na ten temat? Tak, no. Znaczy ja nie, ja tak nie chyba nie uważam. To znaczy ja mam tak, że jakbym miała na przykład, chciałabym coś zrobić, jakieś ćwiczenie załóżmy, tak? Czy
ten, to raczej bym szła w ćwiczenia kompletnie inne. Ja jednak lubię, jak no mogę zobaczyć te zdjęcia praktycznie rzecz biorąc prawie że od razu. Natomiast robiłabym ćwiczenia takie, co zresztą Damian powiedział, tak? Zaklejałabym ekranik, dawałabym kartę, na której można zrobić 30 zdjęć, czyli tak by troszkę cyfrowo, ale jakby była rolka, nie? Czyli gdzieś wygrzebać jakieś. Ja na przykład mam jeszcze karty jednogigowe czy jakieś takie, gdzie na moim aparacie pewnie zrobiłabym ze 30 zdjęć na takiej karcie. Dodatkowo, nie wiem, dawałabym konkretny obiektyw, nie jest jakiś zoom czy coś, tylko pach, masz 28 i idź na ulicę i zrób portrety na przykład, czy coś. Także ja bym chyba w ten sposób szła. W ogóle w analogię bym chyba nie szła, nie wiem, ja nie mam jakiegoś takiego wspomnieniowo, że ja zaczynałam od analogów czy coś. Oczywiście zaczynałam, ale wrócić bym chyba nie chciała. Okej, okay. Leszku? No i akurat zacząłem fotografować jako młody człowiek właśnie analogowo, więc wszystkie te ograniczenia, bolączki, radości, smuty związane z analogiem znam dokładnie, bo sam wszystko robiłem. No i w 2000 roku, bo jakoś tak sobie zapamiętałem, kupiłem sobie pierwszą cyfrówkę, jakąś taką absolutnie podstawową i to dla mnie było wyzwolenie fotograficzne, bo nie było tematu, że nagle mi się nie zmieszczą zdjęcia, bo zawsze był jednak ten element też ekonomiczny. No ileż można tych filmów kupić i wypstrykać, tym bardziej, że ja miałem wtedy jeszcze podejście no takie zupełnie inne do fotografii jak teraz. Dla mnie cyfra była wyzwoleniem, możliwością właśnie przez to, że nie było pewnych limitów, no wejścia głębiej w pewne tematy, zrobienia tych zdjęć więcej, szybciej, zrobienie kilku wariantów. Dla mnie to miało naprawdę bardzo wielkie znaczenie i nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem prawdopodobnie teraz, no, już nieważne gdzie jestem, gdyby nie było cyfry, ja bym analogiem po prostu nie był w stanie tego zrobić. I jeszcze może drugie porównanie, bo to co Damian i Kasiu mówicie o tym, że to może jest zbyt łatwe. To jest tak jak z samochodami. Ktoś jeździ samochodem, powiedzmy jakimś Amoldi, rozwinie najwyżej 100 km na godzinę i to mu pasuje, jak najbardziej jest super. I ktoś się przesiada na, no i teraz można sobie wymyślić, Mercedesa, Porsche, Maserati, tutaj w zależności od tego, jaką ma się cenę i możliwości, to można takie sobie auto, ale na pewno szybkie wybrać. I teraz jest pytanie, czy przekraczamy prędkość, czy trzymamy się jakichś zasad i limitów. Czy po prostu jedziemy jak piraci na wariata i strzelamy wszędzie dookoła, czy jednak robimy to z rozmysłem? Mnie się wydaje, że tutaj może nie jest kwestia narzędzia, tylko jest kwestia tego, kto jest jakim fotografem i co ma w głowie. Ja tak to Wracam do Damiana i komentarz od Magdaleny Guzik. No nie, analog uczy więcej. Cyfra, telefon, owszem, jeśli jest się świadomym twórcą. Podsumuję w ten sposób. Mam oczywiście aparaty cyfrowe. Używam ich do tego, co muszę zrobić jako zlecenie. Do swojej fotografii, do ulicy, wychodzę ze swoimi lejkami. Kocham analog. Nie wyobrażam sobie inaczej pracować. Nie wiem, zegarek mam na nakręcanie. Telefon bez internetu. Nie wiem, może tak się kręciłem w ten... taki, gdzie po Damian, prostu... Damian, po co ci telefon? Bądź analogowy, po co ci telefon? Zostaw go w domu, idź bez telefonu. Bodziu Dziworski podobno nie ma telefonu. No właśnie. Nie wierzę w to, bo jak go spotkałem kiedyś, ktoś mu nosił. A druga sprawa, ostatnie lata jak mieszkałem w Londynie, bo ja też troszeczkę pracowałem przy wywoływaniu filmów i druku dużo, to ostatnie lata, to było jakoś tak po 2014 roku, nagle był wysyp, gdzie ludzie, fotografowie, fashion albo inni, przychodzili i zaczęli kupować filmy. Więcej wywoływaliśmy filmów niż drukowaliśmy obrazów cyfrowych. Więc coś w tym też jest, że fotografowie do swoich projektów wykorzystują analogii, a do komercji wykorzystują cyfrę. Ja to tak wtedy zauważyłem.
I nie wiem, ja będę cały czas chyba analogowcem. Kocham negatyw, kocham ziarno, kocham ten cały proces, kocham stykówkę, to zrzucenie zdjęć na monitor i później takie przebieranie, przeglądanie, trochę traci ten cały sens tej fotografii dla mnie. Ale to tak jak mówię, to jest ten ja. Mi to pasuje, to co mówisz ma sens, natomiast ja tak zorganizowałem swoje środowisko, że ten proces edycji na monitorze, na projektorze, za pomocą drukarki, też na stykówkach, u mnie cyfrowy sposób też działa bardzo dla mnie wygodny i przejrzysty, taki wiesz, bardzo wizualny, więc to jest kwestia, myślę, warsztatu. To jest temat, tak jak mówiłem, trochę poboczny. Jak ktoś teraz nas tutaj się wpiął na chwilę, to myśli, że rozmawiamy o tym analog czy cyfra, a my rozmawiamy o streetie. No i właśnie w streetowej fotografii ciekawe jest to, że ty powiedziałeś takie zdanie, tak wychwyciłem, że fotografujesz na ulicy analogami, co rozumiem, oznacza dla ciebie, bo tak rozumiem, tak, że tu jakby fotografujesz tylko analogami teraz, co oznacza dla ciebie ogromne skupienie, oszczędność materiału, jakby specyficzną pracę, jakby specyficzny sposób pracy, bo porównując się teraz do kogoś, kto wiesz, ma tą lejkę, jak już wspomniałeś, ale cyfrową i jest w stanie zrobić ogromną ilość zdjęć w tym samym czasie i decydujący moment dla niego nie istnieje. Jeżeli chodzi o decydujący moment stryknięcia, w przeciwieństwie do ciebie, ty musisz go jednak uchwycić, to czy ty przypadkiem, jak publikujesz zdjęcia, nie musisz podpisywać, że to jest analogowo? Bo nikt już dzisiaj tego nie doceni. Nie, to jest, wiesz, to jest moje i ja się cieszę, że mam negatyw, że mam do tego stykówkę i to jest dla mnie najważniejsze, że mam to materialnie, wiesz, mogę to dotknąć, a to, czy ktoś to zauważy, czy nie, to już nie jest dla mnie takie ważne. To jest okay. Po prostu, ja mówię to sam przez siebie, ja lubię tym pracować i ja widzę, jak ja się wyłączam, jak idę robić zdjęcia na ulicę, wiesz, to jest tak jak Kasia powiedziała, ona lubi, kiedy zrobi zdjęcie, podgląd, ja totalnie, dla mnie to jest najgorsze rozproszenie, jakie może być. Idziesz, zrobisz zdjęcie, patrzysz, co wyszło i idziesz dalej. Nawet jakbym to robił cyfrą, robiłem kilka razy, bo miałem Q, miałem 9, inne, nie robię tego, bo totalnie mnie to rozprasza. Ja też nie oglądam, ja też nie patrzę. Mi chodzi tylko o to, że jak wrócę do domu, to zrzucam materiał i mogę ten materiał od razu obejrzeć. Ja jestem niecierpliwa. Po prostu dla mnie oczekiwanie, że ja nie wiem, czy sama wywołam film, czy zaniosę go do punktu, który mi wywoła, który mi zeskanuje, który ten, a ja będę siedzieć i się denerwować i po prostu jak dostanę, to już taki balonik poszedł i uciekł. Ale ja myślę, że Damian sam sobie wywołuje. To jest cierpliwość. A fotografia uliczna to jest cierpliwość. No, to ja mam bardzo mało cierpliwości, a lubię fotografię uliczną. Może wrócimy, że słuchajcie, zakończmy ten temat, wróćmy, ja się jeszcze nie wytłumaczyłem z mojego takiego nazwiska, z tych bardzo znanych, które lubię, nie chciałbym być tutaj powtarzalny, więc wyłuskałem oto tego gentlemana, Trent Park, uwielbiam, to jest coś takiego na poziomie już takich... Dla mnie to jest już jakiś rodzaj mistycyzmu, jakiś... Gdyby Trent był Japończykiem, to zrozumiał bardziej, ale on nie jest Japończykiem. I to jest, nie? Tak, ale to jest cudowne. To, co on pokazał światu, to, co zaproponował, to, w jaki sposób konsekwentnie realizuje teraz swoje projekty, prawie odchodząc od fotografii. Uwielbiam go jako człowieka. Myślę, że to jest... Świetna inspiracja i bardzo fajne, bardzo piękne fotografie. Takie zatrzymujące i takie zostające w głowie na długo. Prawda? Okej. No dobra. Pewnie jeszcze jest więcej tych nazwisk, ale to zostawmy sobie. Przecież słuchajcie, to nie jest pierwsze i nie ostatnie spotkanie tego typu. A teraz może zanim przejdziemy do takich nowych ludzi, to mam taki temat trochę rozprężający. Jestem ciekaw, dlaczego, czy potrafilibyśmy porozmawiać na taki temat, dlaczego fotografia uliczna ostatnimi czasy szczególnie wywołuje tyle kontrowersji? Ojejku, tu można by było referat napisać. Pierwsze, co wam przychodzi do głowy, co czujecie, dlaczego tak się dzieje? Skąd to się bierze, że to jest... Po pierwsze, jeżeli mogę,
Po pierwsze, wiesz, wymieniliśmy nazwiska Meirowicz, Wilden, Park, Vivian Mayer i tutaj jeszcze jest mnóstwo innych, jak Mark Cohen, Holga Paris, Helen Lewitt, i tych nazwisk jest mnóstwo. Wiesz, my się jaramy tymi zdjęciami, ale my je teraz oglądamy po latach 20-30 i wiesz, to są rzeczy mocne dla nas, bo te czasy były, minęły i my ich nie dotknęliśmy. Fotograficznie one są pięknie skomponowane, są świetnymi kadrami, ci ludzie wiedzieli, co robią, i ten nurt też był mocny, to był... Co mi się podoba w fotografii ulicznej najbardziej? Uważam, że to jest najbardziej czysta fotografia, jaka jest w ogóle stworzona. Tutaj po prostu z niczego, jak idziesz na ulicę, musisz zrobić coś. Nie masz, wiesz, nie jedziesz na reportaż, gdzie wiesz, że się coś wydarzy i będziesz fotografował. Tutaj musisz zrobić klatę, gdzie tak naprawdę idziesz na spacer albo na jakiś, może wiesz, że jakiś event się dzieje, ale myślisz w ten sposób, żeby coś skreować z niczego. I to mi się podoba w fotografii ulicznej. Bo i każda inna forma fotografii już jest jakąś kreacyjną. Nawet dokument. To ciekawe. No come on. Ciekawe, ale to chętnie podyskutuję na ten temat, jak pozwolisz. Tak, ale kończąc myśl. Ja wiesz, ja jestem zafascynowany tą fotografią od tam 50., 60., 70., 80. tym streetem. W 2000 roku wszedłem mocno, poznałem ludzi z InPublic, też tam jakoś, wiesz, gryzłem zęby z nimi, fajnie wszystko to hulało. I w pewnym momencie to się tak zrobiło jakoś po 2010, street fotografii zrobiło się takie mega mainstreamowe. Każdy, kto miał aparat, chodził po ulicy, nazywał się streetowcem. I nagle ta jakość zdjęć, te wszystkie konkursy, ja zobaczyłem, że ta fotografia jest o niczym. Do tego doszło kilka, wiesz, dużych kłótni w środowisku fotograficznym, nie ze streetowcami, ale z innymi fotografami, którzy mówili, że to jest, wiesz, banał i w ogóle, ale generalnie przerosło mnie ta właśnie łatwość do dostępu do aparatów i do publikacji w internecie, na Facebooku, na Instagramach, tworzone grupy fotograficzne, i te fotografie były tak naprawdę o niczym. Ja to teraz tak odbieram. Nie wiem, czas zweryfikuje, może za 20, za 30 lat te zdjęcia, które są dla mnie o niczym, czyli światło, cień, coś tam, bez kompozycji, może za 20-30 lat ludzie się będą tym jarać i mówić, kurde, ale to była mega fotografia. Na dzień dzisiejszy tego nie kupuję, uważam, że to jest słabe. Po prostu za dużo tego jest, nie weryfikujemy tego. I tak jak mówię, każdy, kto ma aparat na ulicy, teraz uważa się streetowcem. A tak do końca nie jest. Mm-hmm. Okay. Leszku, co o tym myślisz? Ja bym się najchętniej dołączył do tego, co mówi Damian, ale jednak ja się postawię trochę w opozycji. Czyli tak trochę tak, a trochę nie. To znaczy, to, że jest dużo chłamu, to jest oczywiste, ale żeby tak w czambu powiedzieć, że wszystko to jest kit i że lepiej o tym zapomnieć, to nie powiem, bo to jest sprawa bardzo, że tak powiem, indywidualna. Oczywiście ja może tak bardzo tego nie śledzę, ale parę lat temu faktycznie były po Leica Street Photo jakieś gównoburze wielkie o to, kto dostał nagrodę, kto nie dostał, że to były zdjęcia, które nie były streetowe i to... No i cóż powiedzieć, może właśnie te konkursy szukały jak gdyby granic tego streetu, gdzie on jest, żeby troszeczkę poszerzyć tą konwencję. Natomiast
Wiesz co, to tak jest, że jeżeli się mówi, że to jest shit, no to za parę lat może faktycznie z tej piany, jak ta piana opadnie, tak Baturo powiedział, bo ja się Andrzeja Baturo kiedyś świętej pamięci spytałem, co on sądzi o stricie, on powiedział dokładnie tak. To jest tak, jak jest coś nowego, no dla niego to było coś nowego, no to jest piana, strasznie tutaj jest szum, hałas, później przyjdzie deszczyk, minie trochę czasu, wszystko spłucze, zostaną tylko kamienie, zostanie to, co wartościowe. I mnie się wydaje, że ta piana troszkę przysłania w tej chwili to, co jest wartościowe. I to, co jest wartościowe teraz, to się dowiemy faktycznie za parę lat dopiero. No bo tak to będzie. No, ci mocni tacy, powiedzmy, w gębie albo robiący zdjęcia, które są, tak jak ty powiedziałeś, bez wartości, to oni odejdą w przeszłość, ale może spod spodu wyjdą jacyś inni, którzy może w innej estetyce, której teraz nie czujemy, albo w inny sposób zachwycą tych po nas. No, już nie będę się odwoływał do impresjonistów, ale to jest dokładnie taki przypadek, że wtedy wszyscy ich w czambu potępiali, a w tej chwili to są giganci, a tych, co ich potępiali, nawet nikt nie pamięta. Oczywiście nie idźmy może tą drogą, bo ona nas nie doprowadzi chyba za daleko. Natomiast Damian, nie wydaje mi się, że takie mówienie, że coś jest kompletnie złe, sam działasz przecież w stricie i tylko mówisz, że teraz trochę mniej, robisz inne rzeczy. Ja nie śledzę streetu tak w tej chwili na co dzień, natomiast obserwuję, że jest wiele współczesnych fotografii bardzo dobrej, która zawiera w sobie elementy konwencji streetu, o tak bym powiedział. Bo jeżeli dla mnie street to jest kilka takich haseł: anegdota, powiedzmy jakiś pomysł, zestawienie kolorystyczne, zestawienie taki prosty, podstawowy street, zestawienie jakieś kompozycyjne, no i może to o to ci chodzi, że to jest to, że to są puste zdjęcia. Może tak, może nie, bo to jest kwestia zawsze bardzo, bardzo indywidualna, ale są mocne i dobre zdjęcia i są słabe zdjęcia, które może kogoś potrafią zachwycić. Nie wiem, czy powinienem tutaj dalej rozwijać ten temat, może Kasia pociągnie. Właśnie, proszę Kasiu, jakbyś tak, chciała zająć stanowisko. Znaczy ja jeszcze bardziej chyba w kontrze do Damiana. Bo ja się słuchaj, ale zobacz, cieszę. Damian się okupuje, zobacz, no, ja drugie piwo właśnie zamówił. Tak, tak. Ja nie robię tego oczywiście specjalnie czy coś, tylko naprawdę tak myślę. Chociaż też zgadzam się tutaj z Leszkiem, że w tej chwili jest mnóstwo zdjęć chłambu takiego zalewającego nas ze wszystkich stron. Natomiast no, wydaje mi się, że umiem odcedzić tak, ten chłam i obejrzeć to, co mi się podoba. I mi się akurat podoba to, że to jest właśnie taka fotografia, gdzie każdy może być fotografem ulicznym, że może wziąć aparat, pójść i robić zdjęcia po prostu. I albo znajdzie w tym swoją radość, nie wiem, jakąś pasję, albo po prostu zrobi, nie wiem, milion jakichś bzdurnych zdjęć, których nikt nie obejrzy. I dla mnie to przez to, że to jest ona, ta fotografia jest taka bardzo dostępna, no to ja znalazłam kilku fotografów, których ja kurczę nigdy w życiu bym ich nie znalazła, gdyby nie to, że oni wzięli aparat, poszli, zobaczyli, zrobili coś na ulicy, tak, i sfotografowali i zrobili coś w typie tych znanych, tak, nie wiem, czy Gildena, czy Para, ale to, co obejrzałam u innych, mniej znanych, mi się bardziej podoba niż tych wielkich. I to jest właśnie, nie wiem, to mi się właśnie podoba i dlatego ja się cieszę, że to jest dostępna fotografia i uważam, że każdy może być fotografem streetowym. Mhm. Ja bym uzupełnił to, co powiedzieliście o jedną rzecz, że w moim odczuciu nie ma znaczenia, czy chodzi o fotografię streetową, czy portret, czy dokument. No. Uciekł. Damian mi jest potrzebny, więc poczekajmy. Czy mnie słyszysz, jak ja mówię? Nie wrócę już. Okay. Prosiłem się na was. Dobrze, że zapaliłeś, bo chcemy widzieć twoją twarz, jak będziesz, wiesz. Chodzi o to, że mam takie odczucie, że nie do końca ma znaczenie, czy my mówimy o fotografii streetowej, czy o jakiejkolwiek innej. I ten bunt, który widzę u ciebie, Damian, trochę mi się kojarzy z czymś takim, jakby takim niezrozumieniem, w jakich czasach żyjemy. To, że dzisiaj każdy może być fotografem, każdy, kto zakupi aparat, może iść i uprawiać dowolny rodzaj fotografii, od makro poprzez portret, dokument, street, pejzaż, co tam sobie życzy.
Dla mnie to jest normalne i jakby ja to, dla mnie to nawet jest bardzo ważne, że tak jest, że nie ma czegoś takiego, że jest jakaś komisja składająca się z Damiana Chrobaka, która mówi, ty jesteś streetowcem, a ty mnie. Natomiast po to są konkursy, po to są magazyny, po to są pewne grupy społeczne, które weryfikują to, czy ty masz taki poziom, który na dzisiejsze czasy jest w stanie zapisać się na kartach historii. To może za daleko teraz zabrnąłem z tymi kartami historii, ale przynajmniej wygrać jakąś nagrodę, jakąś nagrodę w jakimś konkursie, czy też dostać jakiś medal. Więc myślę sobie, że nie ma co się tutaj buntować. Tak, świat sam, życie jakby zweryfikuje to, czy ktoś jest dobry w tym, co robi. I teraz na przykład nasza dzisiejsza rozmowa, jak zaczęliśmy od takiego, od tych naprawdę ważnych nazwisk, które dla nas też są ważne, inspirujące, a za chwilę pewnie porozmawiamy o takich fotografach mało znanych, ale którymi może będziemy chcieli zainspirować innych, to przecież w jakiś sposób oni... zwrócicie uwagę, ja przynajmniej na to zwróciłem uwagę, jak zobaczyłem te nazwiska, które ja przygotowałem, to nie są ludzie, którzy się zajmują fotografią od pół roku, tylko najczęściej robią to 10, 20, 30 lat. I to jest taki wspólny mianownik, mianowicie czas, że nie da się oszukać. W fotografii nie ma sprytnego rozwiązania jakiegoś programu w aparacie, który ci przyspieszy czas spędzony na ulicy, na przykład w tym przypadku, wychodzony. Wydreptany, albo wysiedziany gdzieś, albo wysiedziany w jakichś kawiarniach i oglądając albumy, nie? Albo między innymi takie rozmowy też. To wszystko prowadzi nas do tego, że my coraz więcej wiemy, coraz więcej widzimy i tutaj zakręcam teraz do ciebie, Damian. Proszę. Tak. Możesz się odnieść, jak chcesz, do tych kalumni, ataków. W sensie takim, że dzięki za te wszystkie słowa, bo nie zdawałem sobie sprawy, że mówiąc w ten sposób o fotografii, w jaki mówię, że jestem w jakiś sposób buntownikiem i że wiesz, zjadałem wszystkie rozumy i to mi też otwiera oczy. Ja po prostu jestem strasznie krytyczny wobec samego siebie, wobec fotografii, tego co widzę, tego co oglądam. I jeżeli kogoś urażam tym czy coś, to z góry przepraszam, bo to nie miałem tego w ogóle. Po prostu jestem strasznie krytyczny i wiesz, to nie jest tylko, że się zajmuję fotografią. Dużo książek, nie wiem, czytałem teraz ostatnio, czytam o tym, co się dzieje w ostatnich kilku latach i na przykład już jest udowodnione, że w ostatnich 5 latach ludzkie IQ spadło 4 punkty. I wiesz, teraz się odnoszę do tego, że żyjemy w takich czasach, że robiąc muzykę nawet, nie musisz znać nut ani nic, bo masz ku temu takie narzędzia, gdzie tylko naciśniesz guzik i już masz melodię. Wiesz, jak teraz wygląda nowy Photoshop, gdzie chcesz na przykład usunąć element ze zdjęcia? Robisz tylko jeden klik. Odchodzi mi o to, że troszeczkę rozleniwia, ta cała technologia nas rozleniwia w pewnych rzeczach i może troszeczkę się zagubiamy w tym, że nie mamy jakiegoś takiego punktu krytycznego dla samego siebie. Ja teraz mówię tylko o sobie, jestem mega krytyczny w tym, co robię i wiesz, fotografuję 20 lat, a tak naprawdę w portfolio mam może, wiesz, ze 150 zdjęć z ulicy, jeśli chodzi o samą ulicę. Tutaj o te nazwiska, które rozmawialiśmy, wymienialiśmy, wiesz, to są ludzie, którzy całe życie fotografowali, a my znamy ich z 200, 300 zdjęć i to jest wszystko. A nagle do mnie przychodzi jakiś student i wiesz, który fotografuje 3 lata i pokazuje mi 500 zdjęć, on mówi, że kurwa, zobacz, to zajebiste. I to tak myślę, wow, chciałbym mieć taki tupet jak ty, naprawdę, naprawdę chciałbym mieć taki tupet. I o to mi chodzi, że po prostu może troszeczkę więcej samokrytyki, oglądania więcej zdjęć,
przeglądanie tych masterów, wiesz, tych fotografów, patrzeć, dlaczego to zdjęcie jest dobre, dlaczego nie, spotykać się z innymi ludźmi, wiesz, analizować to, a nie, że wiesz, przyniosę 20 zdjęć. Ja kiedyś byłem w szoku, jak MD, wszyscy go znamy, dostał nowy aparat Fuji i robił zdjęcia w Indiach i po 3 tygodniach mówi, kurde, zrobiłem 16 tysięcy zdjęć. I tak pomyślałem, w 3 tygodnie 16 tysięcy zdjęć to ja nie zrobię w 2 lata. I teraz, no nie wiem, czy jesteśmy, to już równie dobrze można zrobić kamerę, która, wiesz, kręci film i później poklatkowo po prostu wycinać sobie kadry i nie wiem. Nie lubię, jak to idzie w tą stronę. I takiej trochę pustości w tym wszystkim. Mhm. Wiesz co, ja widzę, Damian, co cię męczy, ale ja myślę, że musisz się, czy nie musisz, ale gdyby się temu przyjrzeć, to nie masz na to wpływu kompletnie, co robią inni fotografowie i jak wykorzystują technologię. To, że jeden ci mówi, że zrobił tam kilka tysięcy zdjęć, kilkanaście tysięcy, na pewno znajdą się tacy, co zrobili ich nawet i kilkadziesiąt tysięcy. To nie ma żadnego znaczenia, dlatego że w finale liczy się to, jakie fotografie ta osoba nam pokazuje. Jak ona... Piękny przykład. Rozmawialiśmy na jednym z pierwszych mastermindów o takim gościu, on się nazywa Tatsuo Suzuki. Rozmawialiśmy w kontekście, że wyleciał z, przestał reklamować Fuji, bo go zbanowali, jego film, ponieważ jego styl był bardzo agresywny. I teraz wszystko okej, ale gdy oglądaliśmy jego fotografie i dzisiaj oglądamy, gdybyśmy je dzisiaj otworzyli i zobaczyli te zdjęcia, to moim odczuciu one się bronią. Bez tej całej historii, jak agresywny jest jego styl, jak był porównywany do Gildena z tego jego projektu, takiego, gdzie on błyskał na ulicach, i zobacz, i na samym końcu liczy się to, że jak wyciągniesz jego książkę z półki i zaczniesz przeglądać jego fotografie, to one na ciebie działają emocjonalnie albo nie. To są bardzo dobre klatki. W moim odczuciu tak jest. Ja bardzo dużo złych słów słyszałem o Suzuki i one się pojawiły dopiero po tej aferze z tym filmem. I to jest trochę o tym, ile kto robi zdjęć. To jest tak samo, to jest rodzaj wymówki. To nie ma znaczenia, czy ty robisz rolkę, a inny fotograf robi tysiące. Ważne jest to, jakie zdjęcie mi pokażesz w twoim albumie, czy na stronie, czy gdzieś na wystawie, tak? Powiedziałeś jedną ważną rzecz, że mam z tym problem. Tak, to jest mój problem i jakoś sobie nie wiem, nie umiem z tym poradzić, po prostu mam jakieś tam naleciałości, tak nauczyłem się pracować i mimo tego, że wiesz, technika idzie do przodu i wiesz, używając aparatów cyfrowych też, ale tak jak mówię, do komercyjnych rzeczy, czy jakichś zleceniowych. Cały czas powtarzam, to jest mój problem, jestem mega krytyczny i wiesz, nikomu nie będę wytykał ani nic. Ja tak nie umiem, to nie jest mój styl pracy, żeby wiesz, robić tysiące zdjęć, bo to nawet wiesz, niewidomy może zrobić 2000 klatek i ktoś mu wybierze z tego 2 mega zdjęcia, fajnie. Tylko wtedy, czy dla mnie fotografia jest jakimś takim, wiesz, wyrazem, formą artystyczną, czymś, nie wiem, pokazaniem, jak postrzega świat, jak... ja się też troszeczkę uczyłem tego całego streeta w Anglii, nie w Polsce, tam miałem, wiesz, moim pierwszym takim fotografem był David Gibson, którego zagadałem, później właśnie, tak jak mówię, był Meyrowitz, Roberta Franka poznałem, Sandlera z Nowego Jorku i to byli dla mnie ludzie tacy, wiesz, namacalni, to były wzory i ja się jarałem, jak mogłem koło nich stać i może dlatego tak mi zostało, wiesz. Ja nie chcę nikogo negować. Świat jest wolny, ale tak, mam problem z tym, że jak za dużo widzę, to czasami się irytuję, zamykam i nie chcę oglądać. Ale nie chcę nikogo po prostu krzywdzić, naprawdę. To jest, jeżeli to tak brzmi, to z góry przepraszam. Leszku, co myślisz o tym i Kasiu? Jak tak się przysłuchujecie? Może ja. Znaczy właśnie to już coś powiedziałem na ten temat w moim poprzednim wejściu. Natomiast
To jest tak, że każdy czas ma swoich wielkich. I, no i ci wielcy, o których Damian mówisz, no to są wielcy no tak naprawdę odchodzący już trochę do przeszłości, oczywiście no, ze względów również, wiadomo, lata lecą. Natomiast tych wielkich, którzy teraz są, ty ich nie widzisz. Ja może też ich nie widzę, ale naprawdę ja jest ich... Zobacz. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest, co pokazujesz. Później na koniec pokażę. No dobrze, no. No jak ich jest tam 500 w tej książce, no to trzeba zrobić jakąś selekcję. No, no nie wiem, bo to jest też tak, że z tego, co powiedziałeś, no to ja tutaj jak gdyby dwa wnioski. Jeden to jest, zrzymasz się na to, że ludzie robią bardzo dużą ilość zdjęć i z tej bardzo dużej ilości jakiejś gigantycznej może tak, wybierają bardzo dużo zdjęć, które chcą ci pokazać jako nauczycielowi. Ja oczywiście też na bieżąco widzę, jak ludzie potrafią pokazać dużo zdjęć, ale jak się im powie, wybierz tego sam 30, no to wybierają 30, mimo że zgrzytają zębami, no i pokazują 30, no bo tak jest. Czy oni wybrali to z 15 tysięcy, czy z 30 zdjęć, no to jest jak gdyby no... Inna sprawa, taka jest w tej chwili taka technika, takie czasy, takie samochody, już nawiążę do tej mojej poprzedniej metafory i tak się po prostu jeździ. Natomiast to jest tak, że liczenie na to, że w tym konkurencyjnym świecie uda się jedną klatką zachwycić świat, a nie zrobi się jeszcze drugiej, trzeciej, czwartej dla porównania, żeby wybrać jednak tą najlepszą, no jest pewnego rodzaju złudzeniem. Ja tu się ograniczam tylko i wyłącznie do, powiedzmy, fotografii dokumentalno-reporterskiej ocierającej się o street, do tej się, bo zostawmy na boku inne fotografie, bo inne typy fotografii, bo o tym tylko tutaj w tym momencie rozmawiamy. Więc po prostu świat poszedł do przodu, technologia poszła do przodu, wielcy będą, na pewno w tym momencie jest wiele fajnych fotografii i fotografów. Przed chwilą zachwycaliśmy się Trentem Parkiem, no więc to jest jeden z tych wielkich współczesnych, to jest młody człowiek, no więc takich jest trochę, więc nie wiem. Ja bym się tutaj naprawdę nie jarał tym, że ktoś tam wziął i zrobił 16 tysięcy zdjęć. No, no jeżeli z tego jest 50 dobrych, kiedyś mówili właśnie ci wielcy, Callahan mówił, że jak ja w roku zrobię 4 dobre zdjęcia, to jestem szczęśliwy. Myślę, że powinien być szczęśliwy, jak zrobić 4 dobre zdjęcia w roku. A ile znasz zdjęć Callahana? Jedno kojarzymy z wojny, tego żołnierza. Moment. Tak naprawdę... Harry Callahan to jest, sorry, mylisz chyba coś. Harry Callahan, czyli to jest krzak na tle nieba. Ach, przepraszam, to mylę, oczywiście, tak, że tak. To jest to, także on fotografował akty, swoją żonę fotografował w krzakach, to na śniegu cudowny, i tak dalej. Krzak. No, fantastyczny fotograf, który, no, ale teraz Leszku, tak samo, no, zrobisz 15 tysięcy zdjęć, jesteś zadowolony, jak masz 4 dobre, no sorry, no tak jest, tak. Nic się nie zmieniło. No, trochę to jest taka akademicka rozmowa teraz i każdy ma swoje przekonania i w sumie dobrze, natomiast... Każdy, kto nas słucha, powinien sobie sam jakby w własnym sumieniu to rozwiązać i podjąć słuszną decyzję dla siebie, czym się będzie czuł najwygodniej. To mi się kojarzy trochę z tym, od kogo się uczymy, zauważcie, że kogo szkołę przechodzimy, tak? Lub dlatego ja bardzo jestem gorącym zwolennikiem uczenia się od wielu fotografów, od wielu mistrzów, dlatego że możemy wtedy wyłuskać pewne elementy, a nie jak ja bym poszedł do Damiana Chrobaka, który byłby moim master of street photo, to on by mnie nauczył, że ja muszę sprzedać wszystkie moje aparaty i chodzić tylko z lejką analogową, z wielkim kredytem i robić rolkę dziennie, nie? I potem tak by się to skończyło i pewnie też bym, może by mi to odpowiadało, kto wie. To jest właśnie, słuchajcie, jest tak nas, tak dużo i tak jest to różnorodne, jest tyle możliwości. Pogadajmy trochę o tych, o fotografiach, o świeżynkach, o tych takich fotografach, którzy... Zaskoczmy się nawzajem, o tak, ponieważ ja prosiłem, żebyśmy tego nie konsultowali, nikt nie wie, kogo pokażecie. Możemy zrobić rundkę, co wy na to? Żeby was ośmielić, ja zacznę i żeby wam nadać pewien poziom, ok? Zgodzicie się? To czekajcie. No dobra, to ja zacznę od Ukraińca.
od Ukraińca, jest to człowiek, który mieszka w Lwowie. My do Lwowa czasami jeździmy na jakieś warsztaty, więc często inspiracja. I nieważne, czy go znacie. Ja teraz mówię do osób, które go zobaczą. Mianowicie mówię o Tarasie Byczko. Taras Byczko to jest gość, który naprawdę robi piękne fotografie na ulicy. Robi to bardzo długo już. Ja jestem zachwycony jakby tą ponadczasowością tych zdjęć. Przez to, że on to robi tak długo, to mimo, że jak pojedziecie do Lwowa, to te klatki da się zrobić w dalszym ciągu w Lwowie, bo no, zmieniają się trochę samochody, ale generalnie to wygląda bardzo podobnie. Więc trochę to wisi w powietrzu, tak historycznie, nie wiadomo kiedy to było zrobione i to lubię, bo są dalej miejsca, są osiedla, gdzie to wygląda dokładnie tak jak na tych zdjęciach, nawet jeśli on je zrobił 10 lat temu, czy mógł je zrobić nawet rok temu i to jest super, bardzo, bardzo lubię i to się, skąd się to bierze? Jak, w zasadzie ta ciekawość miejsc, bo jak my gdzieś jedziemy, gdzieś wybieramy sobie jakiś kierunek, na przykład Stambuł, to właśnie przez to szukamy tych fotografów, tak? I to właśnie mniej więcej tak to wyglądało. Jeżeli Lwów, no to kto fotografuje Lwów? Kto z Polaków sfotografował Lwów? Kto tam mieszka, kto fotografuje? I nagle się okazuje, że wchodzimy w takie rewiry. Akurat Byczko to jest w miarę znany człowiek. Myślę, że wy wszyscy go kojarzycie. Ale może jest ktoś, kogo on zainspiruje. Oczywiście wszystkie linki, jakie tutaj padną, będą pod filmem, więc zajrzyjcie później na stronę Mastermindu i tam sobie znajdziecie i będziecie mogli sobie to przestudiować. Kto następny? Who next? Damian, proszę. Nie, ja sobie tylko tak machnąłem, że wiesz. Ale możesz. Jak już... To może tak, nie wiem jak to się dokładnie wymawia, więc powiem Giacomo Brunelli. O. Bardzo włosko. No, brzmi włosko. Giacomo Brunelli. Tak, Giacomo Brunelli. Mhm. Słuchaj, albo to ten, albo nie. Oczywiście, tak, że Giacomo. To ten. No tak, to ten. A on też sobie mówi ulicznik, fotograf uliczny, że chodzi po ulicy i robi zdjęcia. I tam zauważyłem taki jeden tekst, że ktoś napisał, że w Londynie się łatwiej robi zdjęcia niż na przykład w Białymstoku. I tutaj muszę powiedzieć, ja mam taką teorię, że wcale to nie jest prawda. Może intensywniej tak, ale to wszystko zależy od ilości spędzonych godzin na ulicy. Bo w Bydgoszczy dam sobie rękę uciąć, że też się dużo dzieje i na przykład mamy polskich fotografów, którzy świetnie dokumentowali w tym kontekście takim ulicznym, na przykład pierwszy taki to jest Augustis, Bolesław Augustis, który żył jeszcze przed II wojną światową. Bogdan Dziworski robił świetne zdjęcia w kontekście takiej właśnie fotografii ulicznej. Jeżeli się będzie spędzać... Nawet robi jeszcze przecież. Słucham? Nawet robi jeszcze, bo namówili go do tego, żeby tak, jeszcze coś robi? Tam podtrykał. Nie, myślałem, że się bardziej skupił teraz na filmie. Tylko wiesz, to jest to, jak pokazałeś wcześniejszego tego Ukraińca. To są ludzie wszystko, którzy wiesz, jak dużo fotografują pracujesz, swoje ulice. Tak, jak dużo pracujesz, wiesz, i spędzasz czasu mnóstwo, wiesz, no to jesteś dobrym obserwatorem, to zawsze coś znajdziesz. Wiesz, na pewno te zdjęcia z Bydgoszczy nie będą takie kolorowe, powiedzmy jak kolorowe z Londynu, bo tam masz kolorowych ludzi ale naprawdę można znaleźć fajne foty. Ja jak przyjeżdżałem do Polski, po pierwsze się nigdzie nie ruszałem bez aparatu. Dużo fajnych zdjęć mam z Polski, które lubię i byłem sam zaskoczony, że takie sytuacje to potrafiłem wyłapać. No to tyle od siebie i okay. Z tym panem. Patrz, zobaczcie, miał mówić o Giacomo, a mówi o sobie. No to jest po prostu cały Damian.
Tak? Nie, no kazałeś podać nazwisko, podałem nazwisko. Żarty, ciebie łatwo podpuścić, ty, słuchaj, łatwo ci podpuścić. Nie dawaj się, nie dawaj się hostesie, tam jak to mówią prowadzącemu. Kasiu, Leszku, kto chce teraz? Przebijcie nas z Damianem, no, spróbujcie. Ja? Może Kasia, ty, no tak. No dobra. Ja się zastanawiałam, jak mi Michał zadał pytanie, to się zaczęłam zastanawiać nad tym, kogo ja bym chciała pokazać, dlatego że no ja już niestety mam teraz taki trochę czas, że tą fotografię, nie obserwuję tej fotografii ulicznej, trochę życie tam się pokręciło i czym innym się musiałam zająć przez jakiś czas. Natomiast jak zapytał się Michał, to przypomniał mi się taki fotograf, który mi się bardzo, bardzo podobał kiedyś, tak nie wiem, ze 4-5 lat temu. Znalazłam go na Flickrze, taki fajna strona, na której właśnie ludzie wrzucali te całe multum różnych zdjęć, natomiast udało mi się wyłuskać takiego gościa, który bardzo, bardzo mi odpowiadał ze swoimi zdjęciami. W tej chwili jego zdjęcia za bardzo przypominają mi Gildena, widocznie jest zafascynowany tym strzelaniem lampą w twarz. Natomiast ciągle kompozycyjnie bardzo, bardzo mi leżą. Nazywa się Michel Liberti i jego, no nie wiem, te zdjęcia naprawdę do tej pory, no teraz dzisiaj zajrzałam, żeby sobie przypomnieć i nadal zrobią na mnie wrażenie, więc są bardzo kolorowe, to prawda, ale robi też fajne czarno-białe zdjęcia, więc jest mnóstwo ciekawych kadrów, takich... No nie wiem, no mnie inspirował, zachęcał, oglądając jego zdjęcia, no zastanawiałam się nad tym, że fajnie byłoby po prostu codziennie rzeczywiście wychodzić z tym aparatem i może coś znaleźć. Nie wszystko, tak, nie wszystko mi leży, bo ja akurat nie jestem fanką tych technik gildenowskich, ale tak jak Michał tutaj idzie w dół, to tam na dole można sobie przelecieć przez troszeczkę do starszych materiałów, widać inspirację Parkiem, widać inspirację także innymi fotografami, więc to taki fotograf, który się rozwija, który gdzieś tam próbuje różnych technik, na pewno wiele rzeczy jest takich, nie wiem, gdzie próbuje coś oszukać, nie wiem, przesadza z technikami. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, podoba mi się to, że nie wiem, że on jest blisko ludzi, że ci ludzie nie uciekają, że to jest wszystko takie, nie wiem, fajne, ciekawe. No mi się tak kojarzy fotografia uliczna po prostu i to jest gość, który mnie kiedyś inspirował i jak się Michale zapytałeś, to od razu mi on przyszedł do głowy. Drugi był też... ten Byczko, tak, bo tego Byczko też znalazłam zupełnie niechcący, na YouTubie oglądałam kiedyś jakieś materiały dotyczące aparatów Fuji i też mi on wyskoczył i tam był jakiś taki fajny materiał właśnie z ostatniego roku i tam było też bardzo fajne, też mi się bardzo podobał. Kompletnie inny niż ten Liberti, ale fajny. To, co mi się podoba w Liberti, to właśnie to poszukiwanie, to widać, że on się tym bawi, że on to naprawdę... kocha. Tak, że on ma i znowu jest, fotografii. Zobaczcie, czas, tak. Niesamowicie długi czas. Nie? Bardzo długo, tak. Leszku, dawaj kogoś z Japonii, ja wiem, że to będzie Japonia. Dobra, Japonii. Ja teraz wam zaproponuję czeskiego fotografa. O, wiem kogo. Wiem kogo. Nie wiesz. Wiem. Albo powiesz mi potem, czy wiedziałeś. Romana Wondrousza. To jest... Nie ten... A. Widzisz? Okej, okay. Czyli się zmyliłem. Roman Wondrousz. Ja Wondrousz. Rzucę może jego instagramowego tutaj linka. Już poszło. I teraz tak, od razu zastrzeżenie. To nie jest fotograf uliczny, więc takich pięknych ulicznych fot tutaj nie zobaczycie za chwilę. To co, natomiast... co nam tutaj, że tak powiem, dupę zawraca, że to nie jest... Nie, 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 sorry, bo to jest wszystko przemyślane przeze mnie na dwie strony. Może na jedną, ale przynajmniej trochę. No i teraz tak, bo zanim, może zanim puścisz zdjęcia, to ja taki wstęp. To jest fotograf, który obraca się w kręgu reportażowo, dokumentalno,
prasowym i nie, on nie jest fotografem ulicznym, natomiast on robi super zdjęcia uliczne. Ale te zdjęcia uliczne, jak gdybym ja, to jest mój, powiedzmy, wykładowca, z którym mam do czynienia, jak gdyby... A, czy ty się podlizujesz, krótko mówiąc. Ja się, dobra, w tym momencie, mogłem się jeszcze bardziej podlizać, Damian, nie? Mogłem? Mogłeś, ale i tak zaliczę. Nie, już mam zaliczenie z tego, wiesz, także ja już po fakcie jestem, ale okej, okay, dobra. Ale nie, no nie żartujmy sobie, bo mówimy o poważnych rzeczach. No to jest fotograf, który nazywa siebie fotografem profesjonalnym. Określenie siebie, czyli po prostu wykorzystuje fotografię do zarabiania na życie, robi to bardzo skutecznie i bardzo dobrze, świadczą o tym nagrody, które zdobył, czyli World Press Photo Picture of the Year, wielokrotnie odpowiednik Grand Press Photo czeskiego, czyli Czech Press Photo, no jest absolwentem ITF-u i faktycznie wykłada na ITF-ie przedmiot kolor fotografii. Naprawdę jest dobry i teraz on jest fotografem, który fotografuje współcześnie, obecnie, no, na bieżąco i robi to w sposób bardzo sprawny i kolorowy. To może teraz byś zapuścił może tego Instagrama. Bardzo bym chciał, ale musisz jeszcze chwilę mówić, bo... To się nie chce załadować, ale mów. Ja no dobrze. Poradzę. Więc tak, on ma, powiedzmy, z racji tego zawodu ma albo musi mieć dość szerokie zainteresowania, czyli jest fotografia sportowa, zajmuje się miastem, zajmuje się różnymi, powiedzmy, środowiskami typu punk, jest projekt jego zrobiony w nightclubach, fotografował działkowców, a jego takim aktualnym, ostatnim projektem są zdjęcia związane z COVID-em, czyli jak gdyby taka fotografia uliczna związana z tym, co się działo, no bo już przestało się dziać na ulicach w związku z maskami, z tymi pustymi ulicami i no i oczywiście szpitale również. Co jest dla jego fotografii charakterystyczne, to jest właśnie super gra z kolorem, świadome, świetne zestawienia kolorystyczne na jego zdjęciach. Mhm. I teraz po tym wstępie będziecie rozpoznawać, że niektóre z tych zdjęć są zdjęciami absolutnie nie w konwencji street photo, ale jeżeli już się zdarzą streetowe foty, one są naprawdę świetne. Jest taki jego cykl, tylko tu trzeba było wejść na stronę internetową, nazywa się to Samochody w Hawanie, czy na Kubie. Mhm. I teraz te zdjęcia są kolorystycznie i właśnie pod względem takich zdjęć streetowych, pod tym kątem są bardzo dobre. No ja nie wiem, ja mówię, że są bardzo dobre, powinien to każdy ocenić, ale jest to fotografia bardzo różnorodna i co moim zdaniem jest istotne w tym, tam jest treść, dlatego mhm. że ja tam Roland Barthes, wrócę do tego, studium i punktum. Punktum to jest to, co przykuwa naszą uwagę, a studium to jest wartość zdjęcia, czyli to, czego się ze zdjęcia dowiadujemy. Bardzo często w fotografii ulicznej mamy tylko studium, czyli po prostu zachwyt nad jakąś, no nie wiem, sytuacją, która ma nas zachwycić, zaskoczyć. Natomiast wiele się o świecie z tych zdjęć nie dowiadujemy. Natomiast u Wondrousza albo tego typu fotografów, bo pewnie trzeba powiedzieć, że na pewno jest ich, on jest przedstawicielem jakiejś większej grupy, niekoniecznie czeskich, ale też innych, którzy w ten sposób podchodzą do fotografii, w ten sposób świat widzą. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że fotografia uliczna jako taka jest pewnego rodzaju dziedziną, można powiedzieć, sportu. Natomiast fotografia prawdziwa, realna, w której jest jakiś jeszcze coś więcej, jakiś podtekst, coś, jakaś jak gdyby wartość do przekazania, no to musi być to fotografia jakaś trochę pogłębiona i oczywiście w dużych, w jakichś współczesnych zestawach zdjęć na pewno znajdziemy fotografię uliczną, ale, no, ale to jest właśnie tak jak u Wondrousza jeden z elementów. Chyba nie zanudziłem was, mam nadzieję. Byłeś tak blisko, żeby nas zanudzić. Wszyscy już podpierają, więc musisz odczytywać sygnały. Słuchajcie, to teraz kółko zrobiliśmy i nasi widzowie, kochani, pisujcie swoich mistrzów, znaczy mistrzów, takie, swoje odkrycia, ok? Co was ostatnio zaciekawiło, zainspirowało, jeżeli chodzi o właśnie fotografię uliczną. Bardzo jestem ciekaw, jakie podeślecie linki
Zobaczcie, że bardzo tak jest, to jest bardzo specyficzne dla naszych czasów, że bardzo często podaje się Instagrama. Damian, co ty o tym myślisz? Ty myślisz, że to jest jakiś znak czasu? Ktoś tutaj widziałem, Gregor chyba napisał, że w 2010 właśnie Instagram się pojawił wtedy, kiedy ty zacząłeś narzekać, że ta fotografia cyfrowa nas skrzywdziła. Czy to kojarzysz z Instagramem trochę? Czy ten Instagram wykorzystujesz też? Tak, no bo coraz więcej fotografów ma w Instagram, zamiast swojej strony ma w ogóle Instagrama. Wiesz co, tak, wykorzystuję, mam Instagrama, tylko używam go bardziej do tego, do takiej systematyczności, trzymania, wiesz, jakiegoś dyscypliny. Staram się codziennie pokazać jedno zdjęcie. Kiedyś to było tylko zdjęcia takie typowo uliczne, ale oczywiście, wiesz, jakbym fotografował te 18 lat tylko ulicę, to znaczyłoby, że stoję w miejscu i wiesz, i jestem cienki w tym, co robię i ale na szczęście ktoś mi kiedyś powiedział, że się rozwijam i wiesz, i tam są różne zdjęcia, nie tylko z ulicy teraz. Jak ty tam masz, Damian Chrobak? Damian Chrobak, tak, po prostu. Tak, staram się po prostu wrzucać jedno zdjęcie dziennie, żeby wiesz, być systematycznym w tym, co robię. I tutaj nie mam jakiegoś wielkiego, wiesz, przesłania, że muszą mnie wszyscy paulować, że muszę mieć 15 milionów, wiesz, oglądających. To jest taki mój po prostu, wrzucam tam zdjęcie i dobra, odhaczyłem dzień, spoko, pracuję dalej. Na takiej zasadzie. Okay. Wizytówką bardziej jest chyba strona internetowa. Damian, ale to są analogi? Analogowe zdjęcia? Tu jest mieszane, czarno-białe zazwyczaj są analogi, kolor też są mieszane, kolorowe, cyfra i analog, ale większość, 50% to jest analog. Mhm. Też niesamowita różnorodność, tak jak i tutaj Leszku No tak, jakbyś wszedł tam 5 lat wstecz, to byś zobaczył, że jest tylko czarno-biały, tylko ulica, tylko Londyn i taki, wiesz, monotonia. Mi się to osobiście bardzo podoba, że jest ta różnorodność, wiesz, że to nie jest tak, że ja wchodzę i widzę same brązowe, identyczne zdjęcia. To jest taki, to mnie denerwuje na Instagramach, ale jak widzę coś takiego, to wiesz, mam ochotę sobie po prostu przez te fotografie przejść po kolei. To, co mnie wkurza w Instagramie osobiście, tak między słowami, to po prostu ta skromny rozmiar tego zdjęcia. Powiększenia. To jest bardzo denerwujące. Wiesz, bo przy tego typu zdjęciach to się kompletnie nie broni. Czekaj, ja tu na przykład nie widzę nic. Nie? Ja nie jestem w stanie tego zrobić. No ale wglądówki widzisz też nie w pełnym wymiarze. Nie? To jest chyba to jeszcze gorsze. Mhm. Ale to nieważne. To jest obcięte. Dobra, Damian, mogę ci powiedzieć, że widzę, że się rozwijasz. No. Ponoć. Oj, Leszko, z twoich tak ust, to widzę. Tak, komplement. Ach jej. Tak, cieszę się z Opawy, bo też troszeczkę zmienia podejście do fotografii i wiesz. Ach, chcę się cały czas rozwijać. Tak. I super, bardzo dobrze. Czyli nie jestem takim zamkniętym streetowcem. No to zupełnie inaczej brzmisz, a zupełnie inaczej wyglądasz na tych zdjęciach, wiesz, tak, że to jest taki trochę paradoks. No właśnie, szczerze mówiąc. No, ale fajnie, super. Słuchajcie, opowiadania się. Ja bardzo lubię na mastermindach taki niedosyt i my wcale nie musimy robić drugiego kółeczka, ale jeżeli, chyba że bardzo chcecie, to możemy jeszcze podać po jednym nazwisku, ale ja mam propozycję inną może. A może byśmy inspiracji trochę dali? To znaczy, możecie zaproponować jakąś książkę, jakiś film, jakąś może stronę, w której jest więcej rzeczy, a może właśnie też fotografa. Może tak, takie kółeczko byśmy zrobili, co? Jeśli chodzi o stronę, to na pewno jeśli chodzi o street fotografii, niech to będzie In Public. To jest to grupa, która powstała w 2000... Była już tutaj nieraz. Która powstała w 2000 roku i oni tak naprawdę odświeżyli ten street w 2000 roku. Założył to Nick Tarpin, a od kilku lat się tam skład zmienił, bo tam wyszło nieporozumienie między Nickiem Tarpinem a innych. I tam między innymi jest ale to teraz jeszcze jest inny In Public na czerwono. Okay.
To jest ten mistrz Tarpina i oni się podzielili, bo tam mieli wielką wojnę między sobą. Czemu wy się zawsze musicie bić? Powiedz mi, wytłumacz mi to, Damian. Jak dziecku czteroletniemu. Czemu wy się ciągle musicie w tych... Zakładacie te kolektywy, a potem się bijecie. Bo ja ci już mówię od razu dlaczego. Wiesz, jak jest ciężko utrzymać powiedzmy 10 fotografów, który każdy jest w jakiś sposób indywidualnością? Nie dasz rady. Nie dasz rady. Ja jak zakładałem Ampost, ja myślałem, że to będzie, wiesz, nakręcanie się nawzajem i, wiesz, pchanie do przodu, a wyszło zupełnie w odwrotnym kierunku. Mhm. Nie tego się spodziewałem. No to jest Impublic. Musiałbyś mi powiedzieć, jak mam znaleźć ten drugi odłam, bo tutaj rozumiem, że na tej stronie linku nie będzie. No nie. Może ktoś podrzuci jakiś adres. Może ktoś podrzuci, tak. A jeśli chodzi o film, to naprawdę polecam film o Saulu Leiterze, o tym człowieku, który, nie wiem, jest streetowcem, sam mówił streetowiec, a jego zdjęcia są bardzo dla mnie malarskie i w sumie on był malarzem. No, inspiracji jest mnóstwo. Jeżeli na przykład krótkie wywiady z Meirowicem, na przykład dla mnie osobiście działają tak, że jak obejrzę Meirowica, jakąkolwiek wypowiedź, to mam ochotę wziąć aparat i iść na ulicę. Ma coś facet w sobie, coś takiego po prostu. No, o to chodzi. Mama, to prawda. Ja miałem takie marzenie, żebyśmy, że mastermind, jeżeli kiedyś nauczymy robić te spotkania, to moim marzeniem jest, że po mastermindzie, co głupim pomysłem jest, bo to jest 21, 22, ktoś chwyci za aparat i pobiegnie, ale na drugi dzień, ok? To na drugi dzień, na zasadzie naładowany z ruszy po prostu z rana i zacznie fotografować cały dzień, aż padnie. To byłoby super. No dobra, a ty jakąś książkę tam miałeś? Możesz nią pomachać, Damian? Co to jest za książka? Tak, kiedyś dostałem na urodziny, to jest takie nowe wydanie 2019 i to są współcześni fotografowie Masters of Street Photography. Aha. Ja mam we wrześniu urodziny, także wiesz. Ładne. To jest współczesnych, tylko wiesz, to też co zauważyłem w internecie, co kolektyw, kto jakiś tam nowy przedstawiciel fotografii ulicznej i chce zaprezentować, zawsze ci masterzy są inni. To jest, wiesz, to jest taka pojęcie, nie wiem jak to jest względne, to wiesz, każdy siebie promuje w jakiś sposób. Tą książkę przeżałem i dlaczego ją polecam, bo jest przedstawione, wiesz, portfolio kilku fotografów, a do tego jeszcze są później opisy techniczne, czym to zostało zrobione, jaki obiektyw, gdzie i taki, o, na przykład jak tutaj, po całym przedstawieniu masz całą, kto, gdzie, jak, kiedy, jaki sprzęt. Nie wiem, gdzie to można nakupić, zakupić. 25. To jest jakaś Amonite Press. Amonite Press, coś takiego. Okej. Dzięki. Kasiu, masz coś? Jakiś coś, nas czymś zainspirujesz? Znaczy, ostatnio czytałaś, oglądałaś? Nie, nic nie oglądałam, nic nie ten. Natomiast na pewno mogłabym polecić, na Facebooku lubię obserwować, się nazywa Fotografik Mercadillo. Taki link ci chyba podesłałam. I tam jest wysyp, niestety, Damian, mnóstwa fotografów różnych, natomiast można fajne rzeczy obejrzeć. I czarno-białe, i przede wszystkim bardzo dużo czarno-białej fotografii, więc i takie widzę. I takie bardziej fotografie gdzieś, nie wiem, zwyczajne, ale też i takie, gdzie jest trochę takiego, nie wiem, zacięcia artyzmu i tych, nie wiem, no, jakieś dokumenty, jakieś projekty fotograficzne, a także i taka zbieranina właśnie na przykład, nie wiem, jakichś ulicznych zdjęć, także wydaje mi się, że jak ktoś chce trochę obejrzeć fajnej fotografii, to warto zajrzeć jest na tą stronę. Tam, pięknie. Tam jest niezły zbiór fotografii, naprawdę. Pięknie, bardzo dziękuję. To bardzo cenne, bo to można od razu skonsumować i wygląda to bardzo ciekawie.
Znaleźć coś się komu podoba, różnorodność niesamowita. Naprawdę myślę, no że każdy znajdzie styl, który będzie mu odpowiadał i może obejrzawszy coś takiego, że ci się jutro pogna z aparatem na zdjęcia. To jest tylko marzenie, bo często jest tak, że po obejrzeniu tych wszystkich pięknych fotografii ludzie chowają aparat głęboko, ja nic nie potrafię, nigdzie nie idę, bez sensu. Mówisz, nie, wszystko już było. Nie jest. Myślę, że jasne, że nie jest. Mam nadzieję, że nie. Leszku? Ja mam taką, tak, jedną jeszcze wrzuciłem teraz. Rui Palha, to jest fotograf portugalski i on, jak zauważyłem, był na tej okładce, którą przez chwilę trzymałeś w kadrze, dostrzegłem go tam również. Aha. To jest taka moja fascynacja z bardzo moich młodych fotograficznych lat. Pana, który fotografuje w sposób bardzo nostalgiczny, piękny, głównie Lizbonę, chociaż tam znalazłem też zdjęcia chyba z Paryża, czyli trochę też jeździ po świecie. Mam do tej pory w pamięci wiele jego kadrów z różnych portali fotograficznych, jak i zagranicznych, bo się udzielał. To jest taka piękna, estetyczna fotografia, no, uliczna. Więc jeżeli ktoś chce trochę takiego spokoju przeżyć takich właśnie estetycznych, przyjemnej fotografii, to polecam. To jest mistrzowska klasa. No ja po jakimś czasie to Damian, to jest cyfra na najwyższym poziomie, wiesz, tutaj co zrobić, no z daleka widać, że to wszystko żylety, można się pociąć. Ale to mi przypomniało o innym fotografie, którego dobrze by było o nim wspomnieć. I myślę, że tu wszyscy, jak tu jesteście, go świetnie znacie, natomiast ja mogę z uporem maniaka o nim mówić oczywiście. Phan Ho. I to jest przepiękna fotografia, oczywiście Hongkong, lata 60., 70. Jest kilka filmów. Tu jest na tej stronie, wszystko jest pozbierane. Przepiękne fotografie, ja jestem pod ogromnym wrażeniem jakby estetyki, tego w jaki sposób on obserwował ulice Hongkongu i je rejestrował. Przepiękna kontrola światła, śliczne są te zdjęcia. No, fotografia sama w sobie jest piękna. No właśnie. Okej, okay. Słuchajcie, no porozmawialiśmy trochę, mam nadzieję, że to tutaj pojawiło się bardzo dużo ciekawych linków, będzie czas, myślę, sobie je wyłowić, poklikać. Ja co ciekawsze rzeczy chętnie, Bodziu Dziworski tu się pojawił, widzę, dzięki Greg, podlinkuję, żeby można było skorzystać z tej ściągi, prawda, zawsze przyjemniej. Spróbujmy podsumować to dzisiejsze spotkanie. Trochę dotknęliśmy różnych rzeczy. Ja, jak tak cię słuchałem, Damian, to ty jesteś bardzo ciekawą osobą do rozmowy. I mam nadzieję, że jeszcze do nas zawitasz, bo zbierzemy na ciebie grupę. Żartuję sobie. Ty musisz, czy nie musisz, z przymrużeniem oka traktuj to, co mówię. Ja trochę podpuszczam, ale tak naprawdę jestem wielkim, wielkim, wielkim fanem tego co pokazujesz, jakie zdjęcia robisz i cieszę się, że mogłeś, że znalazłeś czas, żeby do nas dołączyć i o to w tym wszystkim chodzi. Rozmawiajmy, to jest bardzo, bardzo ważne. Poszerzajmy nasze horyzonty, naszą wiedzę. Niby się nie zgadzamy, ale tak naprawdę to się chyba zgadzamy. Dużo ciekawych rzeczy się nauczyłem dzisiaj, także za to dziękuję. Ja robię to, co umie najlepiej i wiesz... To, że ja mam jakąś jazdę na coś, ty masz jazdę, Leszek, Kasia na coś, wiesz, no w tym jesteśmy piękni, że jesteśmy różni, nie? No dokładnie, o to chodzi. A coś od siebie chcielibyście zaproponować? Bo teraz jak powiedziałeś, że mamy jazdę, to sobie przypomniałem, że opublikowałem właśnie ostatni projekt. Wróciłem z Madery i
tak przewrotnie trochę zrobiłem taki zestaw zdjęć. Drzewo nie jest lasem. Zachęcam do przeczytania tego tekstu, który gdzieś tam w notatniku powstał właśnie w tym lesie. I tutaj jest kilka fotografii, które mnie jakoś wzruszyły i no i nie będę więcej pokazywał. Zachęcam was do tego, żebyście zajrzeli do takiego gościa Michał Mrozek i może to też będzie dla was ciekawe, inspirujące, z innej beczki co prawda. Co tam u was na waszych stronach? Ciekawego, co? Do Damiana na Instagrama na pewno zapraszamy. Ty jeszcze, Damian, masz jakąś stronę internetową przecież? Tak, jest damian.com, a ja teraz właśnie staram się, nie wiem gdzie to mam wrzucić, wrzucę to do ciebie na Messengera i poślij dalej. To jest... Dobrze, możesz też tutaj, tu jest taki wewnętrzny czat, o tu. To już rzucam na wewnętrzny czat, to jest moja narzeczona i ona też fotografuje i kiedyś zrobiła taki dla mnie fantastyczny projekt Passengers w Londynie. Chwaliła się Nikowi Tarpinowi, pokazała, że zrobiła taki projekt, po czym po 3 latach chłop zrobił to samo w kolorze. I taki trochę niesmak między nami został, bo moim zdaniem wykorzystał strasznie jawę. A ona zrobiła to fantastycznie w czerni bieli, bardzo polecam. Czekaj, spróbuję to tutaj wkleić. Coś mi to przeklejanie między komputerami dzisiaj nie wychodzi. No szkoda. Kasiu, ty masz jakiś zestaw streetowych swoich zdjęć gdzieś poukładany, prawda? Mam. Możemy coś wyświetlić? Zaczęłam wrzucać na Facebooka, bo stwierdziłam, że chciałabym pokazywać coś innego niż tylko zdjęcia rodzinno-ślubne i sięgnęłam do swoich szuflad i do swoich zasobów zdjęć i tak starałam się tak jedno zdjęcie dziennie wrzucić na swój ten taki facebookowy profil. Także tam jest mnóstwo zdjęć z podróży, z ulicy, gdzie ja właśnie wychodzę na spacer z aparatem i albo jadę na wakacje i też jest czasami śmiesznie, bo ja, nie wiem, staję na przykład na ulicy. Mój mąż już się przyzwyczaił do tego, że ja to tak potrafię na przykład czekać, coś mi się podoba i czekam na jakiś dany moment i on mówi, dobrze, to ty sobie tu postój, w takim razie ja pójdę tam, zobaczę to, tamto, siamto i wraca, nie wiem, za pół godziny, ja stoję w tym samym miejscu, bo na przykład właśnie czekam, żeby coś zrobić, także fajnie, bo nie stoi, nie po stupie, nie, to chodź dalej, tylko ja nawet na wakacjach mogę też sobie coś pofotografować dla siebie. Także są różne zdjęcia, zarówno takie bardziej streetowe, jak i gdzieś tam podpatrzone, uliczne detale. No, a Kasiu, przepraszam, tak z innej beczki troszkę, skąd ta koncepcja, żeby to umieszczać zawsze tak konsekwentnie w taką rameczkę z podpisem? Wiesz co, bo ja chciałam swoich odbiorców, tych, którzy oglądają zdjęcia, żeby oni się troszkę tak tej nauczyli, tej pawliczki w podróży. Mam taki pomysł, żeby zrobić stronę, żeby gdzieś zrobić też właśnie na Instagramie swój profil taki, gdzie chciałabym wrzucać właśnie te pojedyncze zdjęcia, jakieś coś. I tak mi się wymyśliło, że po prostu jak sobie tak wbiją do głowy takie coś, to może gdzieś tam wyskoczy nagle, nie? I także o. Super. Tutaj odpaliło mi się to, Damian, co mi przysłałeś. Jawa ma background, skończyła malarstwo na Litwie, później wyjechała do Anglii, tam się poznaliśmy i zrobiła Royal College of Art fotografię i to było właśnie na zaliczenie projekt.
to nie jest na takie przeskakiwanie, więc podlinkujemy i sobie na spokojnie oczywiście obejrzycie, bo to faktycznie jak obrazy. Pięknie. Leszku, coś masz na koniec? No to znaczy fotograficznie robię coś tam, ale w zasadzie nawet nie za bardzo mam albo powinienem w tym momencie to pokazywać. Jak będzie dojrzałe, to wtedy może z tym wyskoczę. A co ostatnio zrobiłem takiego, co może ktoś zauważył, to napisałem recenzję na temat książki Sylwii Pogody. Pewnie znacie może niektórzy taką fotografkę. Dotyczy to znaczy powiedzmy to, że ja napisałem, to jest jedno, a to, że ta książka jest naprawdę fantastyczna, no tak ją pokażę trochę może ze wszystkich stron. Okay, ja cię dam na większe dobrze, to już było, natomiast jest to książka o, to znaczy no, tak pokazać jedno zdjęcie, to nic nie pokazać, to wiadomo, ale pokażę kilka pod rząd, żeby może trochę z edycją i z klimatem tych zdjęć, czyli to jest tak bardzo, bardzo różnorodnie. Może tutaj coś, czyli tutaj widzieliście rzeczy, które są powiedzmy dokumentalnie rozpoznawalne, ale zupełnie jak gdyby no tutaj coś dokumentalnie rozpoznawalne. Natomiast jeżeli powiedz, chodzi o odbiór... Bo to jest nowa książka, prawda? Sylwia ją właśnie wydała. Powiedz mi, można ją gdzieś jeszcze kupić? Można kupić, tylko w tej chwili to tak. Jednak byś umieścił link... Blogu. No właśnie, tak, to jest ten wpis i na końcu... Na końcu wpisu jest link do tego, że gdzie po prostu tą książkę kupić. To w zasadzie została wydana przez... Wszyscy jesteśmy fotografami, czyli Monika Witek współpracowała tutaj mocno przy wydaniu tej książki. Wszystko tam jest. Zachęcam też do przeczytania. No, jest tutaj. Super. To wszystko. Zachęcam do przeczytania tej recenzji również, bo to jakiś był mój wysiłek, ale to jakiś chodzi o to, że to jest piękna książka. Kuźwa. Piękna książka, którą. No wiadomo, no, trzeba trochę zainwestować, ale dla mnie to jest jedna z fajniejszych książek, które w ogóle mam. No, naprawdę, to już tak bez... No nie mam się komu podlizywać, więc Sylwia jest naprawdę super dziewczyną, bardzo ją lubię i życzę jak najlepiej. Jeszcze Słowacja wygrała z Polską, co też mnie ucieszyło w jej kontekście, bo to jest Słowaczka. Więc może to... No dobra, nie mieszajmy tematów. To tyle. Super, bardzo dziękuję. Przy okazji, jak mówisz o książce, to teraz mam wakacje, więc mastermindy będą rzadziej, co dwa tygodnie, więc wypatrujcie nas 19 lipca i będzie to spotkanie o książkach, o naszych ulubionych książkach fotograficznych. Zapisało się całkiem sporo ludzi, myślę, że powtórzymy termin, ponieważ to jest świetny temat na wakacje. Po prostu będziemy sobie oglądać książki. Zrobimy jakąś listę tych książek, ale nie, mam nadzieję, że to będą takie rzeczy, które nas wszystkich zaskoczą. To znaczy, mam nadzieję, że to nie będzie 6 albumów Magnum, które wszyscy znamy, tylko to naprawdę będą perełki, tak jak książka Sylwii Pogody. Na co liczę? To wszystko zależy oczywiście od tego, z czym przyjdziecie do nas, więc 19 lipca takie spotkanie o ulubionych książkach fotograficznych. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie, jak to będzie wyglądało. To będzie jedna wielka inspiracja. Tyle. Bardzo wam dziękuję za dziś. To była, myślę, miła rozmowa i o to w tym chodzi, żeby dużo wątków się pojawiło też ciekawych, a to tutaj skrzaty zapisują na kolejne tematy, może coś kiedyś, coś. Także będziemy kombinować, żeby jakbyś po wakacjach zrobić listę fajnych tematów, bo jest o czym rozmawiać. Dziękuję. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. No to trzymajcie się. Pa, pa. Okay, pa.